Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj, słuchajcie, na czerwonym dywanie się spotykamy. Nic nie widać, co jest na filmie. Żartuję. Już wam pokazujemy. Opakowanie. Takie było. Nie jest nam potrzebne. Unboxing, jak widzicie, bardzo szybki. I mamy tutaj sterownik. Zaraz do niego przejdziemy. Kupiliśmy 2 metry taśmy LEDowej. Tutaj jest 60 diód na na metr. Jest to taka taśma, która ma ona jest zalana silikonem. Jak widzicie, czyli do samych diod się nie da dobrać, a to dlatego, że jest to wtedy wodoszczelne IP65. I to jest o kolorze białym ciepłym. No to ma być oświetlenie pod łóżkiem takiej, które będzie się załączało samoczynnie w czasie, w czasie nocy. I jest oczywiście na podkładzie samoprzylepnym, więc to zaraz przykleimy. Zakończenie. Jak widzicie, wtyczka. Jest jeszcze dwustronna taśma. Gniazdo zasilania. To zaraz włożymy. Nie ma baterii. Uu, jednej baterii nie ma. Kierowniku. Uwaga, magia, kina. Pojawia się czwarta bateria, czyli cztery małe paluszki są potrzebne, żeby to zasilić. I teraz tak, tutaj jest sensor, tak zwany pir, czyli sensor ruchu i włącznik wyłącznik. Mamy tryb, takie słoneczko i księżyc. Księżyc wtedy jest. Będzie to działać tylko w noc, a. Słoneczko będzie działać praktycznie cały czas. I jeszcze tutaj mikroprzełącznik, kolejny do. Gdzie ta kamera? Tu. Trzy do natężenia światła. Dobra, cztery baterie. Ładujemy tego paluszka ostatniego. Pojawiło się tutaj. No, jest tutaj w pokoju akurat teraz dosyć jasno. Ale kiedy mamy włącznik wyciśnięty, tak jak teraz, tutaj jest taki lekko czerwony kolor. To zaraz zobaczycie, jak wyciemnimy troszeczkę pokój. Czyli włączamy i wyłączamy. Dobra, czyli mamy nasze diody już zasilone. 20 sekund, jak pamiętam, ten. Czas świecenia jest, więc to spokojnie starczy. Diody, jak widać, świecę ładnie już. Dobra, to teraz zabieramy się za zamocowanie tego do łóżka. Musimy wymyślić, gdzie to zamocować, żeby ten czujnik był widoczny, żeby on zobaczył nogi Szymona, tak naprawdę, wieczorem. Dobra, do pracy. Dobra, to teraz słuchajcie, testujemy. Nie, Szymon schowa się. Szymon, Szymon teraz się schowa i czekamy, aż czujnik. Przepraszam, aż ten przekaźnik taki czasowy wyłączy diody. Dobra, mamy noc. I teraz Szymon wystawia jedną nogę. Zobaczymy, czy jedną nogę ci już znajdzie. Jest! Jedna noga, słuchajcie, wystarczyła, żeby to zadziałało. Więc. Elegancja Francja. Taki oto czujniczek malutki. Fajnie Szymona wyłapuje. Tyle w tym temacie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Subskrybujcie i lajkujcie. Poczekajcie. No. Subskrybujcie i lajkujcie. Na razie. Fajna sprawa żadnych, jak widzieliście, przewodów zasilających, żeby ciągnąć coś z sieci. Można przyczepić to praktycznie w każdym miejscu.